Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. I zapraszam Was dzisiaj na film, który będzie trochę inny niż pozostałe. Otóż któregoś dnia zapytała mnie jedna ze znajomych na Instagramie, dlaczego pozbywam się książek, a przede wszystkim w jaki sposób dokonuję selekcji książek, których chcę się pozbyć. No więc chciałabym na to odpowiedzieć, bo myślę, że temat interesujący. Mało kto ma tak, że najbardziej go cieszy, kiedy książek z domu się pozbywa. A ja tak mam, naprawdę. Pozbywanie się książek daje mi ogromną radość i satysfakcję. Niezależnie, czy te książki uda mi się sprzedać, czy ktoś dostanie ode mnie te książki, czy wyniosę je do biblioteki, zawsze czuję się naprawdę świetnie, że zrobiłam miejsce na kolejne książki, na nowości, na książki, które zamierzam sobie kupić. Moje mieszkanie ma określoną liczbę regałów i więcej się nie zmieści. Gdybym chciała dokupić kolejne regały, musiałabym zrezygnować na przykład z szafy na ubrania. Więc nie, więcej regałów nie będzie, natomiast książek ciągle przychodzi sporo. Skąd się u mnie biorą te książki? Oczywiście, część książek kupuję. Dużo książek dostaję od wydawnictw do recenzji. Są też takie książki, które latami wędrują ze mną od przeprowadzki do przeprowadzki. Cały czas je ze sobą ciągam, bo uważam, że one coś zmieniły w moim życiu, są dla mnie ważne, bądź wciąż mam nadzieję, że jeszcze je przeczytam, jeżeli są to książki nieprzeczytane. Tak więc od czasu do czasu przeglądam swoje półki, a musicie wiedzieć, że to, co tutaj widać, to tylko jest część moich książek. Książki są jeszcze w drugim pokoju, część książek mam też na przykład w przedpokoju i mam hałdy w dwóch kątach i tych hałd książek najbardziej chciałabym się pozbyć. Pozbyć się w taki sposób, że albo w ogóle usunąć je z domu, albo zrobić dla nich miejsce na półkach. A żeby zrobić miejsce na półkach, muszę coś z tych półek zdjąć. I od czasu do czasu przeprowadzam selekcję. I co u mnie wypada? Kilka książek ostatnio wyjęłam z półek, więc nawet Wam mogę pokazać, jakie tytuły tym razem postanowiłam wyprowadzić z mojego domu. Pierwsza z nich to jest taka książka, ale nieważne jaki tytuł, ważne jest to, że jest to egzemplarz recenzencki, który dostałam od wydawnictwa literackiego. Wydawnictwo literackie bardzo często przysyła najpierw taką wersję dla recenzentów, a dopiero później dosyła taki egzemplarz właściwy, jaki można kupić w księgarni. I w ten sposób mam bardzo często niektóre tytuły podwójnie. Jedne egzemplarze dla recenzentów i za chwilę praktycznie to samo w ciut lepszej okładce, na lepszym papierze książkę, która jest finalnym egzemplarzem. Więc tych egzemplarzy recenzenckich zazwyczaj się pozbywam. Nigdy ich nie sprzedaję, to u mnie nie są książki na sprzedaż, ale kiedy na przykład robię wyprzedaż książek z półki na Instagramie i na Facebooku u siebie, to te książki dodaję jako gratisy. Także ona też trafi na tę kupkę, gdzie mam gratisy przygotowane do kolejnej wyprzedaży. Kolejną książkę, którą zdjęłam tym razem z półki, to jest jakiś taki kryminał, Dziewczyna z aniołem. Zdaje się 2009 czy 2011 rok, no trochę już poleżała. Do tej pory jej nie przeczytałam. Spojrzałam sobie na recenzję tej książki na Goodreads. No i nie są jakieś bardzo entuzjastyczne. Podejrzewam, że mam o wiele więcej nieprzeczytanych, świetnych kryminałów, także chyba nie ma sensu trzymać tej książki, być może komuś innemu się przyda, u mnie zajmuje miejsce na półce. Także to kolejna książka, która wypadnie. Ponieważ przede wszystkim nie przetrzymuję kryminałów. Pojedyncze kryminały mam na półkach, zazwyczaj takie, w których mam na przykład dedykację osobistą od autora, albo takie, których cykl zaczęłam czytać, a jeszcze nie skończyłam. Czyli trzymam sobie poprzednie części cyklu, których prawdopodobnie i tak po zakończeniu cyklu się pozbędę. Dlaczego nie trzymam kryminałów? No już wiem, kto zabił. Ja nie będę do tych książek wracać. Jak już wiem, jakie jest rozwiązanie zagadki kryminalnej, nie ma sensu czytać książki po raz drugi. Także no, one tylko zajmują miejsce, a myślę, że inne osoby bardziej by się ucieszyły, gdyby taką książkę dostały.
Tym bardziej, że wiecie, jak się kryminał czyta, to się czyta bardzo szybko. On jest zazwyczaj w takim stanie, jak praktycznie prosto z księgarni. Kolejne książki, które u mnie wypadają, to takie, które już przeczytałam. Nacieszyłam się nimi, uznałam, że są dobre, rzeczywiście, ale nie muszę ich mieć. Nie muszę ich mieć dlatego, że wiem, że w kolejnym miesiącu, w kolejnym roku wyjdzie mnóstwo następnych, świetnych, dobrych książek, które opowiedzą mi inne dobre historie, więc tych, które już poznałam, nie muszę trzymać na półce. Dlatego sporo książek, które mi się podobały, także wypada, ponieważ nie muszę ich mieć, bo już drugi raz ich nie przeczytam, bo wolę przeczytać coś nowego. Kolejną kategorią książek, których się pozbywam, to książki, z których wyrosłam. Mój gust czytelniczy przez lata się zmienia. Dawniej, czyli jakieś powiedzmy, nie wiem, 15-20 lat temu, czytałam jeszcze jakieś tam książki obyczajowe. Zdarzało mi się przeczytać czy tam Grochole, czy Szwaje, czy jakieś inne powieści tego typu. Teraz absolutnie nie mam ochoty na tego typu historie. Nie interesują mnie historie, proste historie o miłości. Więc takie książki, jeżeli jeszcze je gdzieś znajduję w swoich zbiorach, to one jako pierwsze trafiają na kupkę do pozbycia się. Kolejna kategoria książek to książki, które chciałabym przeczytać, ale od lat nie mam na nie czasu ani ochoty. I kiedy już jakąś książkę po raz kolejny przestawiam z kąta w kąt, po raz kolejny uznaję, że nie, to jeszcze nie jest pora na tę książkę, a nie mam na nią ochoty, nie będę jej teraz czytała, w końcu uznaję, że może lepiej pozbyć się tej książki, a na jej miejsce wstawić sobie na półkę coś, co mnie interesuje, cieszy, co mam ochotę czytać. Proces eliminacji takich książek trwa latami. To nie jest tak, że o nie, przeczytałam cię w zeszłym miesiącu, to już cię nie potrzebuję. Absolutnie nie. To trwa przez kilka lat, ponieważ nadzieja umiera ostatnia. Ale kiedy nadzieja umiera, no to już nie ma litości. Taka książka musi zniknąć, musi zrobić miejsce dla czegoś nowego, co ma szansę na to, że zostanie przeczytane. I jeszcze jest jedna kategoria książek. Są to książki dla dzieci. Wiecie o tym, że ja czytam książki dla dzieci. Małych dzieci już nie mam, więc nie wszystkie książki dla dzieci ze mną zostają. Zostają takie, które są niezawodnymi poprawiaczami mojego humoru. Na przykład zostawiłam sobie książkę o Gruffalo albo książkę o uczuciach Tiny Oziewicz. To są takie książki, do których wiem, że będę wracać i rzeczywiście do nich wracam. Uwielbiam sobie przeczytać Gruffalo, to zajmuje mi około 5 minut, a poprawia mi się humor na długie godziny. Lubię sobie też zajrzeć do książki o uczuciach i pooglądać piękne ilustracje i pomyśleć sobie o treści, która tam jest zawarta. Natomiast większość pozostałych książek po przeczytaniu idzie albo do mojej siostrzenicy, albo po prostu próbuję się ich pozbyć w jakiś inny sposób, oddając do biblioteki czy też sprzedając, ponieważ książki dla dzieci mają jeszcze w sobie to, że zazwyczaj są bardzo niewymiarowe. One się nie mieszczą na takich zwykłych półkach, dlatego też zawsze jest z nimi problem, gdzie je trzymać i gdzie je wsadzić. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało, że możecie się ze mną podzielić również tym, czy Wy lubicie się pozbywać książek, czy raczej bardziej kręci Was zdobywanie nowych książek, nowych powieści. Ja, tak jak powiedziałam, mieszkanie nie jest z gumy, książek do mnie przychodzi dużo, muszę dokonywać selekcji i w sumie lubię to. Lubię, kiedy pozbywam się rzeczy ze swojego życia, rzeczy, które nie są mi w tej chwili potrzebne. Jeżeli macie dla mnie jakieś inne pytania dotyczące czytania, literatury, nie wiem, tłumaczenia, czegokolwiek. Jeżeli coś Was interesuje i chcielibyście, żebym Wam pogadała na dany temat, napiszcie mi pytania w komentarzu. Być może jeszcze kiedyś nagram podobny film, w którym odpowiem na Wasze pytania, rozwieję Wasze wątpliwości, bądź też po prostu opowiem o sobie coś więcej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, 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 pa.